Na mapie Hello Neighbor jest masa customowych dźwięków, więc jak je zrobić? Na start polecam aplikację Audacity, to po prostu program do obróbki audio, przyda się, oraz Notepad++ do edycji plików. Potrzebujemy zrobić jej source pack, nazwa byle jaka, aby działał dodajemy pack.mcmeta, więcej o nim mówię w filmie o datapackach, dodajemy folder assets, a w nim Minecraft, następnie tworzymy w nim folder sounds oraz oddzielny plik sounds.json. W nim będziemy tworzyć ścieżki do plików audio i dzięki niemu przy pomocy komend będziemy mogli puszczać dźwięk w grze, ale o tym później. W sounds możemy zrobić własny folder, albo folder, który jest domyślnie w grze, jeśli chcemy zmienić już istniejący dźwięk. Listę dźwięków z Minecrafta i nazwy plików możecie pobrać z forum Minimator. Link w opisie. Pliki audio muszą być koniecznie w formacie .ogg. Jeśli macie plik mp3, polecam rzucić go do Audacity i wyeksportować do ogg. Przy okazji możecie obrabiać wiele plików naraz. Klikamy plik eksportuj nagranie, a następnie eksportuj na komputer. Wybieramy format na ogg Vorbis oraz zwróćmy uwagę, czy audio jest w mono czy w stereo. Ma to znaczenie, gdyż pliki mono Minecraft traktuje jako audio 3D. Takie audio wydają bloki czy moby, a pliki stereo traktuje jako muzyka w grze. Grają niezależnie od dystansu, z taką samą głośnością i na obu słuchawkach. Polecam również eksportować audio w jak najniższej jakości, częstotliwości, oczywiście żeby audio nie brzmiało jak syf. Zwyczajnie pliki audio zżerają najwięcej miejsca na dysku i tu już musicie sami poeksperymentować, ja używam takich ustawień. Gdy macie już swój plik, wracamy do sounds.json i dopisujemy ścieżkę. U góry ścieżkę, którą będziemy wpisywać w ukośnik play sound. W kategorii wpisujecie blok albo music, zależy od kategorii dźwięków w Minecraft. A w sam spiszemy ścieżkę do pliku audio. Możecie dać ich więcej, dzięki czemu wpisując ścieżkę u góry będziecie odpalać parę różnych dźwięków po jednym z puli, które wpiszecie. Aby dodać więcej dźwięków, wystarczy zrobić kopię i dodać przecinek pomiędzy. I to tyle, co mam do przekazania.